Witamy Was ten świąteczny poranek, niedziela wielkanocna. Obudziło nas słoneczko, nie wiem czy widać na kamerze, ale ładnie grzeje. Odsłoniliśmy wszystkie okna, łapiemy promienie słoneczka, które wpadają do naszego auta i podnoszą nam temperaturę. Ile mamy temperatury, stopni teraz? Zobacz. Teraz mamy 27. 27 stopni, ogrzewanie mamy wyłączone. I okno dachowe otwarte, także jest całkiem sympatyczne. Co prawda grzeliśmy w nocy, dlatego może się temperatura utrzymuje. Jesteśmy już po wielkanocnym śniadaniu. Kończymy śniadanie. I planujemy dzień. Co dzisiaj zrobić, gdzie się wybrać. I gdzie się wybierzemy. Na pewno naprzeciwko bani jest punkt widokowy. Na pewno tam pojedziemy. Polatamy troszeczkę dronem. I co? Jakie plany jeszcze? Termy. I co? I pojedziemy na termy. Ale już nie na banie, bo tam już byliśmy. Nie nagrywaliśmy, dlatego że... No wiecie, jak to jest na basenie z telefonem, z kamerą. Jest to trochę problematyczne. Wybierzemy się na termy słowackie. A które? To maszyna losująca wskaże. Dzisiaj wyjeżdżamy stąd. Ale zanim wyjedziemy, wybierzemy się jeszcze na spacerek po okolicy. Spalimy trochę kalorii. Babkę wielkanocną. Babkę wielkanocną spalimy. I co jeszcze? I sprawdzimy, czy jest faktycznie tak cieplutko, jak to wygląda za okna. No, za oknem jest bardzo pięknie, słonecznie, ale jak będzie, to się okaże, jak wystawimy głowę z kampera. Jeszcze tego nie robiliśmy. Zbliża się południe i będziemy zbierać się na spacer. Także do zobaczenia na zewnątrz. A tam przed nami też domki fajne. I wszystko do tego, żeby do mali kupali. Tak. No i na sto. No to jesteśmy na spacerku, zwiedzamy na piechotkę okolice. Oczywiście nieodzowny podróżnik, kompan podróży, o tak? Autko z napędem na cztery kółka, które zawsze jest z nami. Wyjedź na asfalt, dodaj gazu. Co ciekawego powiesz? Że jest pięknie, że pogoda nam się udała, że jest cudownie, bez wiatru, słonecznie było, pojeździliśmy, zakończyliśmy sezon z jajem, popływaliśmy w termach, można kończyć święta. Ale jak widzicie, nie wszyscy są zadowoleni. Nigdy nie jest tak, żeby każdemu pasowało na 100%. I tu proszę. No spadek formy, bo późno po termach poszła spać. Spadek formy. Jeszcze uważaj, bo jeszcze złapie zająca. Przestańcie! Dobrze, dobrze. Nazwany fochem. No i wkraczamy w świat bani. Termy, bania, kotelnica wiełczańska. Cała potężna infrastruktura. Parkingi dolne, na których też są kampery. Dzisiaj bezpłatnie. Wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, roweru, stroje kąpielowe, jak to zwykle w takim miejscu bywa. Mnóstwo aut, mnóstwo gości, turystów. O, proszę, jaki kamperek z lat 80. Przy odrobinie szczęścia początki 90.
Zapomnieliśmy mikrofonu, nie wiemy czy dobrze słychać, ale co tam. I jesteśmy jeszcze na dolnym parkingu, który świeci pustkami, kilka kamperków. Ale w zimie, ferie, ten plac tutaj, który jest teraz wyłączony, był pełny. Nie było możliwości, żeby zaparkować. Dzisiaj jest bardzo lajtowo. I tam na górze jest krzyż i jest punkt widokowy. Mamy zamiar tam się wybrać dzisiaj. Nie ma tego kamperka z rybnika, co tu stał? Odjechał. No. Pewnie ludzie podróżują do Zakopca, gdzieś tam jadą pozwiedzać, a później przyjadą. Piesek pilnuje kamperka, ale fajne felgi ma aluminiowe. Musimy sobie sprawić podobne. Jakby ktoś miał do sprzedania, to chętnie kupimy. W oddali zaśnieżone Tatry. Jadę na wielkim zoomie, dlatego mi ręka drży. W autku padła bateria, mieliśmy krótką pauzę na wymianę. Ale nic dziwnego, że padła, jak tak wytrzepana po takich kamieniach. Każdy ma swój serwis. Każdy ma swój serwis. A my też musimy zrobić serwis. Ale to jest fajne. Jak przyjdziemy do auta, będziemy robić. Trwa przygotowywanie chlebków na żurek. Tu już prawie że gotowy. Ten jest w trakcie, też już gotowy. Ziemniaczki, a tu już się robi żurek. A my wybraliśmy się na popołudniowy spacer. Taka góra przed nami. Zobaczcie, jakie piękne widoki. One już tyłem jadą puste. Widzisz, chowają się już do... Tak. Koniec. Koniec. Jutro ostatni dzień, a w tle piękne Tatry. A pokaż, gdzie pojedziemy. A dwa narciarze jadą. Tak, bo to już są teraz ostatnie zjeżdżają. Już wyciągniecie do góry, tylko w dół. Takie piękne widoki. Przeszliśmy już dosyć sporo. I taka ciekawostka na drzewie. Jakaś skóra. Zastanawiamy się, o co chodzi. Może ktoś z Was wie, podpowie. Pełno sierści jakiejś. Ciekawe, co tu mogło się stać. Nic, wędrujemy dalej. Wyrywanie.
Powiedzcie coś fajnego. Gdzie jesteście? Jesteśmy z drugiej strony Kotelnicy. Musielibyśmy to zobaczyć na dole na mapie, jak się nazywa ta trasa, bo każda tutaj ma inną nazwę. A my jesteśmy na tej całkowicie tak jakby z prawej strony mapy, tak mi się wydaje, ale śniegu jeszcze jest dużo. Koniec sezonu i widać, że śnieg jest sztuczny. Zobacz, jest dosyć grubo tej pokrywy, ale już niestety zamknęli ją. A cała była fajna oświetlona, bo widać, że przy całej tej trasie są latarnie. Szkoda, że nie jechaliśmy. Na tą akurat nie. Tak, na tą akurat nie. Bardziej taki granulat niż prawdziwy. Chociaż trochę tu doprószyło, to już będzie też mieszane. Kamila, nie rzucaj mnie. Dobrze, my schodzimy na dół i jedziemy dalej. Na wieżę widokową. Karmena! Mury śniegowe. Chyba mi tutaj szanse są. Chodź, zejdziemy tutaj na trasę. Chodź. I kolejna ciekawostka na naszej trasie. Tam wisiała skóra. A zobaczcie to tutaj. Co znaleźliśmy? Nie ruszamy, zostawiamy. Taka ciekawostka. I pędzimy dalej przed siebie. W tle słychać ratraki na Kotelnicy. Przygotowują trasy do ostatniego dnia, jutrzejszego dnia. Ostatni dzień zabawy na białym puchu i koniec sezonu zimowego. Rozpoczyna się sezon letni, czyli rowerowe szaleństwo.
Będąc w Białce nie mogliśmy ominąć takiego punktu, w którym kupujemy zawsze serki. Niestety pani Ania dzisiaj ma zamknięte, co jest zrozumiałe z powodu świąt. Nie zastaliśmy pani Ani, dlatego zostawiamy swoją naklejkę. Powinniśmy zapytać pani Ani, czy możemy. Najwyżej pani Ania zerwie. Jest nasza naklejeczka. Pozdrawiamy i do zobaczenia znowu. Wyjazd z parkingu z Białki wygląda właśnie tak. Jest szlaban, jest karteczka. I teraz trzeba opłacić. Problem techniczny z kartą. Na szczęście mamy fizycznie kartę. Revolut nie, tam nie, tam kartę. O. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie. Brakowało ci tego. Bo już za chwilę wezmę. Kolejny przystanek za o kilometrów 8. Jedziemy na wieżę widokową. Właśnie na tamtą wieżę. Kończy się dobry dojazd. Nawigacja pokazuje, że trzeba tutaj skręcić. Nie za bardzo. Za 600 metrów. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. On jeszcze z jabłkami walczy. Jakby nie te błoto, to byśmy co tu wjechali na łąkę. No jest już tam piwo bierze. I co stoi na górze? Kamper! Jak tu pięknie. Jak przepaść. Jak tu cudownie. Miejsca postojowe. Jest tam kamper? Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Gdzie? Jaka przepaść tam w dół. Kamperek z Bielska. Co, jesteśmy na szczycie teraz? Ale to zaparkuj tu, podjedź. Podjedź w tą stronę. Jak? No tutaj. Tam na ten? Z restauracji? Ty, a tu wyciągiem dojeżdżasz. To jest normalnie stacja główna. Tak. Tu mówisz? Tak. Idziemy na tą wieżę widokową. No. Jesteśmy na miejscu. Idziemy na górę. Znaczy na punkt widokowy. Zobaczcie, w jakim miejscu jesteśmy. Jak bajkowo.
punkt widokowy. I jeden kamperek. Tatry. Także ten tego. Wszystko co dobre szybko się kończy. Jutro trzeba wracać do domu. Lany poniedziałek będziemy to olewać.
fajnie, że jesteście z nami. Zapraszamy do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Do zobaczenia w następnym... O matko, jaka droga! Do zobaczenia w następnym odcinku. Miejscowość Czarna Góra, unikać. Uuu, jakie dziury! Unikać. Nie mogę wam pokazać, ale jest grubo. Nie będzie widać o tej porze. W ciągu dnia jeździmy na nartach. Wieczorem moczymy się w termach. Wszystkim polecamy tego typu spędzanie świąt. Pozdrawiają Iwona i Piotr z dziećmi. Wielkanocny poniedziałek. Domownicy jeszcze się przeciągają. Zobaczcie, w jakim miejscu nocowaliśmy. Tutaj też zjemy wielkanocne śniadanie. I będziemy zbierać się do domu.